Jeśli ktoś szuka w tym filmie jakiegoś rzetelnego wyjaśnienia odnośnie wolnej woli, to wybaczcie. Poza świadomością nieskończoności oraz odkryciem reguły niedowodliwości i niesprzeczności, doszedłem do wniosku, że nasze mózgi są zbyt małe, aby pojąć tak kompleksowy temat, jakim jest wolna wola. Więc potraktujcie ten film raczej jako ciekawostkę. Na co dzień komunikujemy się w taki sposób, jakby wszystko było dla nas klarowne oraz pewne. Społecznie umawiamy się na to, jak chcemy żyć i mamy w głowie takie przekonanie, taki program, że to my sobie wybieramy, co chcemy zrobić z tym życiem. Od małego dziecka jesteśmy uczeni odpowiedzialności za to, co robimy oraz kim jesteśmy. Między innymi mówi nam się to, jak mamy na imię, ile mamy lat, co to dla nas oznacza, czym jest płeć. Rozumiecie, o co chodzi. Jednakże z wiekiem kumulujemy doświadczenia, które wpływają na nas i wymuszają na nas pewnego rodzaju uczucie. To poczucie samoświadomości sprawia, że zaczynamy odczuwać napięcie oraz pewnego rodzaju dyskomfort, który później zaczyna objawiać się tym, że zaczynamy kwestionować samych siebie oraz mamy wątpliwości odnośnie naszego poczucia tożsamości. To wywołuje w nas pewnego rodzaju dyskomfort, który poniekąd zmusza nas do kwestionowania tego, co uznajemy za dobre, a co uznajemy za złe. No i też w ramach kumulacji naszych doświadczeń uczymy się przewidywać to, co nazywamy przyszłością. Tak, uczymy się, samodoskonalimy, żyjemy. Z poczuciem samoświadomości wiąże się jeszcze jeden ważny aspekt. Mianowicie chodzi o poczucie nadawania znaczenia. To, że ja nadaję znaczenie czemuś oraz to, że ty nadajesz czemuś znaczenie. I na co dzień nie zwracamy uwagi na to, że jest to w istocie wynik naszych percepcji, które są projekcją nas samych, co w istocie zależy od naszego sensu tożsamości oraz tego, co nazywamy instynktem przetrwania. Na co dzień nie mówimy o tym tak otwarcie i często, ponieważ gdybyśmy cały czas mówili o tym, że celem życia jest tylko i wyłącznie przetrwanie i że każdy z nas jest samolubny w wyrywkowym ocenianiu rzeczywistości, no to mielibyśmy całe społeczeństwo nihilistów, osoby tkwiące w depresji, no i całą masę samobójców. No i niestety tak się poniekąd właśnie teraz dzieje, że rosnący materializm, który wywołuje w nas nastawienie na ateizm oraz kwestionowanie wszystkiego, wprowadza ludzi często w bardzo charakterystyczny sceptycyzm, który jest podłożem właśnie do nihilizmu. Dlatego, no, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale coraz więcej osób po prostu popada w depresję. Dlatego zaczęliśmy wymyślać sobie różne teorie, wierzenia oraz przekonania, żeby zbudować sobie taką otoczkę, że to wszystko ma sens. Żeby po prostu stworzyć sobie komfortowe i fajne życie. I mamy na przykład takie postmodernistyczne przekonanie, że nie ma przypadków. Pewnie obiło wam się to o uszy, a jeżeli nie, to posłuchajcie dalej. Jeżeli zaczniemy się zastanawiać, po co stosujemy to przekonanie, to możemy zejść głębiej i zobaczyć powód jego powstania. Czy nie jest to przypadkiem pragnienie posiadania kontroli nad sytuacjami chaotycznymi, które przygniatają nas swoją niewiadomą, a my potrzebujemy mieć poczucie kontroli, więc wpadliśmy właśnie na takie wygodne przekonanie? Ale weźmy je i rozbijmy na części. Nie ma przypadku. To zakłada, że A. istnieją jakieś przypadki, które tak właśnie definiujemy. B. zaprzeczamy ich istnieniu, dodając partykułę nie. C. musi istnieć powód, dla którego to robimy. D. Tym powodem jest nasze pragnienie czucia się dobrze, bezpiecznie, poprzez zdolność do nadania sensu istniejącym wydarzeniom. Na co dzień polegamy na naszych zmysłach, percepcjach oraz sądach, porządkując treść nieświadomie i spontanicznie wydostającą się z nas do świadomości i porządkujemy ją w to, co daje nam poczucie sensu oraz kontroli. Na co dzień nazywamy to dialogiem wewnętrznym i objawia nam się to w formie strumienia myśli, dogadujących się różnych części osobowości. I tak w głowie możesz mieć głos rodzica, dziadka, wujka, cioci, krytyka, narzekacza, melancholika, sentymentalisty, kochanka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I możesz mieć w głowie multum różnych części siebie, które ze sobą rozmawiają, próbując się dogadać. I to jest też powód, dlaczego często ludzie czują takie pomieszania i chaos i nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I tak w zasadzie większość z nas żyje na co dzień, że po prostu nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. I próbujemy się upewnić, że jest inaczej. No i mamy sobie te myśli, no i spoko, nie? Ale co jeżeli ktoś na przykład ma te myśli zniekształcone, albo myśli źle, albo
zaczyna krzywdzić siebie albo inne osoby, ale jest ciągle utwierdzony w przekonaniu, że robi dobrze. Wtedy mamy styczność z czymś, co nazywamy zaburzeniem umysłu albo problemem psychologicznym, co najczęściej, prędzej czy później, objawia się pewnego rodzaju dysfunkcją i niemożliwością w zaspokajaniu swoich potrzeb. No i często z takimi różnymi problemami udajemy się do psychologa, do lekarza. Ale to bardzo długi temat. To, do czego ja zmierzam, to jest to, że nie widzimy woli samej w sobie. Nie widzimy tego momentu rozpoczęcia procesu dokonywania decyzji. Nie widzimy początku naszej woli. To jest tak, że wstajesz rano i nie widzisz, jak twój mózg po kolei uruchamia różne zwoje twojego mózgu. Jest po prostu przebudzenie. Podobnie, gdy podejmujesz jakąś decyzję, to możesz mieć jakiś dialog wewnętrzny. W pewnym momencie przychodzi to ostateczne, intuicyjne poczucie: a, to wybieram, i wybierasz. Ale nie wybierasz tego, co jeszcze wcześniej działo się w twoim mózgu. Widzisz efekt uboczny i każdy z nas widzi efekt uboczny. I to jest też powód, dlaczego często kłócimy się, czy mamy wybór, czy go nie mamy, czy wybieramy, czy nie. Oczywiście w społeczeństwie umawiamy się na to, że mamy wybór, ponieważ to daje nam poczucie kontroli i porządku, bo gdyby wszystko było totalnie chaotyczne i byśmy się co do tego nie spierali, to musielibyśmy odrzucić kodeks prawny, każdy mógłby robić sobie, co by chciał, każdy by siebie racjonalizował i tłumaczył i mielibyśmy 7 miliardów ludzi na planecie żyjących kompletnie w kompulsywnym trybie życia, nie myśląc w ogóle o przyszłości. A jak doskonale wiemy, tak się nie dzieje. No i nie wiem, czy mam to traktować na serio, czy już pół żartem. Bo tak patrzę na to, co się teraz dzieje w świecie, to może jednak się dzieje? Może chcemy wierzyć w tą upiększoną wersję rzeczywistości dla naszego spokoju. Ja nic nie sugeruję. To są wszystko spekulacje. To znaczy moje punkty widzenia dla zdrowia psychicznego. Powracając, decyzje się po prostu podejmują same, a my widzimy efekt uboczny naszych działań oraz tych decyzji w postaci naszych racjonalizacji, czyli różnych anegdot, jakie nasz umysł wymyśla po to, żeby potwierdzić to, że to, gdzie jesteśmy tu i teraz, jest dobre i że właściwie myślisz i właściwie robisz, jest wszystko dobrze i wszystko jest po to, żebyś usprawiedliwił swoją samoocenę, poczuł się bezpiecznie, no i pogłaskał samego siebie, że jesteś dobry kotek, bo dobrze robisz. I to jest też powód, dlaczego często ludzie się ze sobą kłócą oraz spierają, ponieważ pomimo tego, że jesteśmy ludźmi i nie mamy co do tego wątpliwości oraz mamy podobne organy, podobne zmysły i w pewien sposób podobnie doświadczamy rzeczywistości, to nigdy nie jest to w 100% takie same. Czyli każdy z nas może troszeczkę inaczej doświadczać tego życia. Mało tego, każdy z nas może dorobić sobie całkowicie inną interpretację rzeczywistości, całkowicie inną historię. A że celem naszego przetrwania jest potwierdzać tą historię, czyli upewniać się, że ona jest prawdziwa, to często ze sobą się kłócimy i spieramy, ponieważ jeżeli każdemu z nas zależy na tym, żeby tylko potwierdzać swoją historię, no to nie słuchamy siebie nawzajem, tak? Nawet jeżeli słuchamy siebie, to każdy potwierdza swoją historię dla swojej pewności, a niekoniecznie zależy mu na tym, żeby potwierdzić czyjąś historię. No i tak funkcjonuje nasz świat. Podobnie nie zależy nam na prawdzie. Zależy nam na tym, żeby potwierdzać swoje uczucia, swoje przekonania oraz swoje przypuszczenia. Poza tym, czym jest prawda? Czym jest prawda? Słowo prawda. Myślę, że dzisiaj już totalnie rozmyło swoje znaczenie. Z Wikipedii możemy przeczytać, że prawda to jest myśl, przekonanie, sąd, który odzwierciedla fakty. No ale czym są te fakty? Fakty są wynikiem naszych percepcji, które są zakrzywiane przez nasze własne programy. Więc często mylimy nasze uczucia z percepcją. Więc nawet faktów nie widzimy jako fakty, tylko widzimy fakty jako już nasze przemielone interpretacje. Witam w świecie. Te historie, które są najczęściej powtarzane i powielane poprzez jak największą liczbę członków populacji, mają największą szansę, żeby przetrwać. I często są one napędzane przez różne emocje, jak na przykład lęk, ale również entuzjazm, bo to są najczęściej te emocje, które najbardziej popychają ludzi do wierzeń. Natomiast wobec tych niechcianych historii często czujemy opór i je chcemy odrzucać.
Dlatego mamy właśnie to poczucie, że coś wybieramy, a coś odrzucamy. I dzięki temu mamy po prostu efekt tego, co nazywamy wolną wolą. Zagadnieniem tym zajmuje się m.in. memetyka, czyli nauka dotycząca tego, w jaki sposób ludzie przekazują sobie różnego rodzaju informacje i jak one się rozprzestrzeniają właśnie w naszym społeczeństwie. Moim subiektywnym zdaniem, gdyby ludzie głęboko kontemplowali to, czym jest prawda, to doszliby do wniosku, że nie mają zielonego pojęcia, czym ona jest. To, co w istocie uznajemy za prawdę, to są nasze subiektywne uczucia, względem których przyjmujemy kompromis tego, czy realizują one nasze potrzeby. Czyli nasza prawda to jest w zasadzie piramida potrzeb Maslowa, względem której przyjmujemy poczucie pewności, czy nasze potrzeby zostaną zaspokojone w przyszłości. Wszystko to, co nie odzwierciedla naszych potrzeb, jest albo odrzucane przez nas mózg, albo manipulowane do tego, żeby nam się do czegokolwiek przydało. W wyniku tego dysponujemy tylko i wyłącznie poczuciem wyboru, czyli spontanicznym strumieniem myśli, który wypływa z miejsca, które nazywamy naszym mózgiem albo świadomością. Na co dzień, gdy kwestionujemy wolną wolę i odrzucamy jej znaczenie już tak całkowicie, to zaczynamy przyjmować skrajny pogląd, czyli to, co jest z drugiej strony. Czyli skoro ja nie wybieram, to znaczy, że wszystko dzieje się samo. To znaczy, że wszystko jest deterministyczne i w zasadzie mój wpływ na moje życie jest nijaki. Ja nic nie robię, ja nie podejmuję decyzji. Ja w ogóle jestem nic nie wart i ja nie mam znaczenia. I wprowadza nas to w nastrój beznadziei, bezcelowości, takiego poczucia, że nasze pragnienia nie mają znaczenia albo że życie nie ma znaczenia. I tutaj wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli do nihilizmu. Dlatego tak bardzo ważne w naszym życiu jest odkrycie tego, że istnieje coś, co jest ponad tym, co definiujemy jako to, co jest, żeby móc potwierdzić sens i znaczenie tego, co jest. Wiem, skomplikowana teza, ale pokażę Wam to w dosyć uproszczony sposób. Jeżeli mamy chwilę obecną i ona istnieje, to żeby potwierdzić jej istnienie, mamy w głowie obraz tego, co nie jest chwilą obecną. I dzięki temu widzimy, że to, co jest teraz, ma dla nas określone znaczenie. W ten sposób powstaje zjawisko zwane wiarą. Dlatego choć z teorii wynika, że nie mamy wolnej woli, to na co dzień mamy możliwość doświadczać poczucia decyzyjności oraz wolicjonalności. Jest to związane z tym, że rzeczywistość sama w sobie jest niedualna, czyli wydarza się z dwóch stron jednocześnie. I tak samo jak całe życie się zadziewa, tak każdy z nas doświadcza samego siebie. Ja mam na imię Damiano, dzięki Wam serdeczne za Waszą uwagę, dajcie dla mnie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki dla statystyk, napiszcie to, co myślicie, z miłą chęcią przeczytam. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Na dole są linki, możecie wesprzeć kanał. Zapraszam Was na stronę projektfindyourself.com.pl. Możecie zapisać się na newsletter, skorzystać z moich kursów albo przyjść do mnie na konsultację. Jeszcze raz dzięki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.